Witam Was z mojej greckiej wakacji. Chciałabym dzisiaj zrobić z Wami taki przegląd kosmetyczki po to, aby skóra również wróciła z tych wakacji wypoczęta i po to, aby była naprawdę w bardzo fajnej, super kondycji, bez przebarwień i bardzo nawilżona. Mimo to, że w wakacje korzystamy często ze słońca, korzystamy z plaży, jest wiatr, jest dużo takich czynników podrażniających. Ja bardzo lubię korzystać z życia i nie zamierzam z tego rezygnować. Natomiast fajnie jest dobrać odpowiednie kosmetyki. Także zaczynamy. Aha, chciałam Wam jeszcze jedno powiedzieć. Ja jestem taką zwolenniczką minimalizmu kosmetycznego po to, żeby kosmetyczka nie była za ciężka i po to, żebyśmy te kosmetyki rzeczywiście używały, a nie tylko woziły z Polski na wakacje i z powrotem. A więc tak. Rano, gdy wstaję, bardzo lubię użyć mgiełkę. Mgiełkę taką rozświetlającą, ona zawiera niewielkie ilości witaminy C, a daje taki bardzo fajny blask mojej skórze i od razu ją odświeża. Także bardzo Wam polecam, to na dzień dobry jest bardzo fajna sprawa. Pamiętajcie też taka ogólna zasada, nigdy nie bierzcie niczego niesprawdzonego. Dlaczego? Dlatego, że pod wpływem słońca substancje aktywne w różnych kosmetykach jeszcze bardziej mogą podrażniać i mogą powodować różne zmiany na naszej skórze, których oczywiście po prostu nie chcemy. Także zabieram tylko sprawdzone kosmetyki. Ważne, żeby były to kosmetyki lekkie, bardziej nawilżające niż natłuszczające, to pamiętajcie o tym, po to, żeby nie były komedogenne, po to, żeby nam nie zapychały porów, a żeby bardzo ładnie dostarczały nam wodę do komórek i do przestrzeni międzykomórkowych. Wtedy skóra będzie się czuła w komforcie, a picie wody obowiązkowe też będzie nam pomagało. Czyli tak, rano stosuję mgiełkę, a następnie krem nawilżający. Ja akurat bardzo lubię ten krem Viva C. Jego dodatkową zaletą, oprócz tego, że rzeczywiście bardzo ładnie transportuje kwas hialuronowy prosto do głębszych warstw skóry i do komórki, ma też bardzo fajne zamknięcie. Wiem, że on mi tu nie zdjął czaje, bardzo fajny aplikator i wiem, że z nim się nic nie stanie, a jak jest zamknięty w kosmetyczce, to też mi się tutaj nie wyleje, nic się z nim nie stanie. Ma fajną konsystencję, zostawia taki miły film na twarzy i nie zdarzyło się, żeby mnie podrażnił w połączeniu ze słońcem lub zasłoną wodą, co jest bardzo ważne. I w zasadzie, jeśli chodzi o pielęgnację taką poranną, to wszystko. To absolutnie wszystko. Zajmuję się wtedy śniadaniem, sobą, wakacjami. W momencie, kiedy już szykuję się do wyjścia i wiem, że będzie ekspozycja na słońce, główny kosmetyk to są kosmetyki przeciwsłoneczne, czyli kosmetyki z filtrem. Z wysokim filtrem nie używam mniejszych niż 50+, bo nie ma to po prostu sensu. Zwróćcie uwagę, że mamy ogromny wybór kosmetyków, jeśli chodzi o ochronę przeciwsłoneczną. I zwróćcie uwagę na to, żeby to też były lekkie kosmetyki. Ja tutaj mam taki przykład leciutkiego fluidu. Jeżeli ktoś ma skórę tłustą, to powinien też wybrać taki tak zwany suchy dotyk. Czyli jeżeli posmaruje się tym kremem, to skóra robi się automatycznie zaraz sucha. I to też jest bardzo fajne. Zwróćcie uwagę, że 50+ i czasy, kiedy tutaj była biała powłoka, dawno już minęły. Ja używam fluidu. Dlaczego? Dlatego, że aplikuję ten krem bardzo dokładnie. Aplikuję go też przy linii włosów. Tutaj bardzo chętnie robią się przebarwienia w tych miejscach. Aplikuję go oczywiście na nosie, brodzie. O, wypadła mi słuchawka. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, że mnie słyszycie. Pamiętajcie o tej skórze tutaj przy uszach. Ona bardzo szybko się starzeje, także ją też trzeba zabezpieczyć. Dlatego wybieram fluidy, żeby zrobić to bardzo dokładnie. Górna warga, oczywiście broda. Są jeszcze w tym roku takim hitem, są mgiełki z filtrem. Ja akurat nie używam mgiełek, bo wiecie, jak mamy mgiełki, znaczy chodzi mi o mgiełki z filtrem, nie używam, bo tak, psikniemy, zostanie na środku, tutaj, nie rozsmarowujemy,
to nie ma sensu. Jeżeli już używacie mgiełek, pamiętajcie, żeby psiknąć wszędzie, w te miejsca, rzadziej smarowane też. O uszach nie zapominajcie. Bardzo też ważne i płatki uszu, też bardzo ważne miejsce do zabezpieczenia. Czyli tak, kremy przeciwsłoneczne mam różne rodzaje. Aha, takie fluidy niestety często podrażniają, mam też takie do torebeczki, też zawsze 50. Ale takie kremy potrafią podrażnić okolice szczególnie wrażliwe. U mnie są to okolice oczu, dlatego zawsze, ale to zawsze mam ze sobą produkt dla dzieci. On jest niestety nieco cięższy, dlatego na inne części ciała akurat ja go nie używam, ale używam go pod oczy. Ten mnie akurat nie podrażnia. Zawsze przed wyjazdem sprawdźcie, który produkt Was nie podrażnia, bo najgorsze, co może być, to zostawić okolice oczu bez zabezpieczenia. Tego byśmy nie chcieli. Także pamiętajcie, sprawdźcie i zwróćcie na to uwagę, żeby Was nic nie podrażniało i żebyście mieli swobodne wakacje. Te produkty przeciwsłoneczne, kochani, mniej więcej co 4 godziny. Dlatego fajnie jest, żeby mieć taki mały produkt do torebki. I ja mam, nie oszukuję, do torebki, do ciała, do wszystkiego. Czyli to załatwia nam cały dzień. I w zasadzie jeszcze jeden produkt, który wstyd się przyznać, odkryłam dla siebie niedawno. Oczywiście był mi znany już dawno, ale stosuję go namiętnie w tym roku bardzo. To jest taka mgiełka z wodą mineralną. Ja akurat też stosuję z Viva C, bo bardzo lubię te kosmetyki. Co mi daje to ta mgiełka? To mam w torebce po prostu non-stop. Gdybyśmy tak się psiknęli zwykłą wodą, to ta woda wysuszyłaby nam skórę. Parując z powierzchni skóry, wysusza nam skórę. Natomiast takie mgiełki mineralne zawierają takie odpowiednie stężenie, odpowiednie proporcje substancji takich mineralnych i one powodują, że tworzy nam się taki film na skórze. I przez ten film woda paruje znacznie wolniej. Dlatego mają działanie kojące, mają też substancje takie, przepraszam, nawilżające, ale mają też substancje kojące, działają przeciwzapalnie, dlatego koją nam skórę na wakacje. I to jeśli chodzi o taką dzienną pielęgnację, to w zasadzie mamy załatwioną. Natomiast wieczorem obowiązkowo po umyciu twarzy. Słuchajcie, aplikujemy różne rzeczy, płacimy się w ciągu dnia, myjcie twarz porządnie wieczorem. I te kremy są dość tłuste, pozostawiają takie filmy, jest ich na pewno kilka warstw po całym dniu, pod, także delikatne mydełko albo mleczko, koniecznie. Unikajcie używania toników, lotionów z kwasami na wakacjach, preparatów, które zawierają alkohol, bo mogą Was najzwyczajniej w świecie wysuszyć i podrażnić. A tu chcemy koić i nawilżać. Więc jeśli chodzi o serum, gdzie jest moje serum? Jest. To jest moje ulubione serum. Oczywiście nie każdy używa tego samego, tylko powinno być dobrane odpowiednio do skóry. I taki dobór kosmetyków do pielęgnacji macie u nas w klinice absolutnie gratisowe, także zgłaszajcie się. Możecie taką konsultację z doborem kosmetyków sobie zamówić. Dziewczyny Wam super doradzą, znają się na tym fantastycznie. Także pamiętajcie, kilka kropelek serum wieczorem. Krem. Krem na noc. To jest mój ulubiony krem na noc, ale pamiętaj, że Ty powinnaś mieć swój ulubiony, dobrany do rodzaju skóry, ewentualnie Twoich problemów i oczywiście do wieku. Krem na noc może być troszeczkę cięższy, ale też zwróćcie uwagę, żeby on był bardziej nawilżający niż natłuszczający. Może tu mieć więcej substancji aktywnych. Zwracajcie uwagę na to, żeby nie zabierać latem ze sobą na przykład retinolu albo bardzo dużych stężeń witaminy C. Tylko grubsze skóry ze skłonnością do przebarwień
mogą sobie tutaj pozwolić na przykład na kwas ferulowy lub na większe stężenia witaminy C. Jeśli masz delikatną skórę, uważaj z tymi substancjami. Raczej koić i nawilżać. Ale oczywiście, jeśli masz skórę wytrzymałą i jeżeli masz skłonności do przebarwień, to wieczorem możesz sobie zaaplikować serum na przykład właśnie z kwasem ferulowym i z witaminą C. Na pewno Ci to pomoże i są na to badania, że bardzo ładnie zmniejszają ilość przebarwień. Oczywiście krem pod oczy, jeszcze raz z aplikatorem, po to, żebym miała pewność, że w środku ten krem jest czysty, nic się z nim nie dzieje i taką pewność mam, jeżeli mam aplikator. A dodatkowo ten aplikator to jest taka metalowa końcówka, która nie wiem, jak oni to zrobili, ci producenci, ale żebym nie wiem, gdzie trzymała, to zawsze ta końcóweczka jest chłodna. I to jest bardzo, bardzo przyjemne, dlatego że aplikuję go właśnie tą końcówką, a nie paluszkami. Bardzo fajna sprawa. I to wszystko. I to wszystko absolutnie. Czyli tak, w skrócie. Rano mgiełka, krem nawilżający, koniec. W ciągu dnia kremy z filtrem, aplikujemy co kilka godzin, co 4 godziny mniej więcej. No i ja uwielbiam mgiełkę, która rzeczywiście nie dość, że koi, nie dość, że nawilża, to jeszcze jest mega, mega, mega po prostu przyjemna i fantastyczna. I to jest moje odkrycie, co już powinnam od wielu lat stosować. To jest w mojej torebce po prostu dla mojej przyjemności i radości mojej skóry. Jak wracam z plaży, czasami, jak mam ochotę i chcę, żeby ta skóra rzeczywiście była bardziej napięta, przyjemna po zmyciu z piasku, słonej wody, nakładam sobie maskę. Moja kosmetyczka w środku ma takie drugie dno, gdzie te maski sobie schowałam. Ja używam taką maskę z kwasem hialuronowym i substancjami kojącymi. Świetnie mi się sprawdza, nie podrażnia mnie przy słońcu. Naprawdę jest świetna. I Wam też to polecam. Koniec. To wszystko, czego używam. Mam nadzieję, że nie ma tego zbyt dużo. Wieczorem serum, krem pod oczy i idę spać. Mam nadzieję, że Wasze wakacje będą równie udane jak moje. Niedługo widzimy się w klinice. Stan mojej skóry będziecie mogli sprawdzić na żywo, obejrzeć, czy są przebarwienia, czy ich nie ma. Oczywiście kapelusz z szerokim rondem. Ja mam jeszcze taki daszek fotoprotekcyjny, którego używam. I kochani, do zobaczenia w klinice Estmed. Mam nadzieję, że ze skórą będzie u Was wszystko super. Do zobaczenia.